prosiłbym, abyście napisali mi w komentarzach, dlaczego mam kupować za 7,90 4 falafele w McDonaldzie, jeśli w Krakowie na bazarku w sklepie marokańskim falafel kosztuje złotówkę. W dzisiejszym odcinku porównamy falafel marokański do tego, co oferuje McDonald's, ale najpierw, czym jest falafel? Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Czy jest to zamiennik mięsa? Wegetariański, wegański nawet zamiennik mięsa. No przecież wygląda jak kotlet. Typowy Polak, jak widzi coś, co jest zawinięte w kotlet, to od razu kojarzy mu się to z mielonym, z wieprzowiny, z kotletem, może nawet ze schabowym. Widzę takie komentarze w internecie pod filmami, gdzie ludzie recenzują falafele. Gdybyście rozmawiali z jakimś Arabem, Żydem, Libańczykiem, Turkiem, czyli Middle East, cały ten wschodni świat, który zajada się falafelami, wręcz kłócą się i przekomarzają, czyja jest to bardziej ichniejsza potrawa narodowa. Arabowie mówią, że ich, Izraelczycy mówią, że ich, aczkolwiek to najprawdopodobniej jest potrawa pochodząca bardziej z Egiptu, gdzie nie smażono jeszcze ciecierzycy w oleju głębokim, bo ten olej, oliwa, w której miano by to smażyć, byłby po prostu za drogi, ale kulki z, no nie, też nie zblendowanej, tylko potrzaskanej, jak u nas mieli się mąkę, to potrzaskanej, pogruchotanej, pomielonej ciecierzycy, uprzednio namoczonej, takie kulki właśnie się najprawdopodobniej w Egipcie już zajadało. I stąd wywodzi się najprawdopodobniej falafel. Więc porównywanie tego do burgerów, do zamienników burgera, jest to taki absurd, jakbyśmy na hummus mówili, że jest to wegański zamiennik smalcu w Polsce. No, jeżeli tak będziemy podchodzić do jedzenia, no to wszystko będziemy postrzegać w postaci jest mięso, nie ma mięsa. No, ja wiem, że niektórzy by tak chcieli. Ale patrząc na świat kultury na przykład libańskiej, to mam tutaj bardzo ciekawą książkę, którą muszę polecić. Humus, zatar i granaty. Kulinarna podróż po Libanie. Dlaczego akurat mówię wam o tym? Dlatego, że jest ona napisana przez kobietę Samar Khanafer. Gdyż jest ona pół Libanką i pół Polką. W tej książce właśnie opowiada, jak jej dziadek Rysio wspominał, jak siadali przy stole i częstowali się różnymi potrawami na różnych półmiskach. Żeby zrozumieć falafel, trzeba właśnie zerknąć i spojrzeć, czym jest tak zwane meze, czyli przekąski, można by przetłumaczyć na język polski. Pokazywaliśmy to już w JET TV w krakowskim mezaliansie, jak takie przekąski, takie meze wyglądają. Rodzina libańska na przykład zasiada przy stole i rozstawia tego 20. I wśród jednych z tych półmisków jest falafel. Gdzieś obok jest na przykład smażony bakłażan. Obok jest, powiedzmy, no niech będzie ten kurczak, tak? Albo baranina. I ty masz wybór i mieszasz wszystko. Raz weźmiesz z tego półmiska, raz z tamtego. Potem napijesz się herbaty albo kawy. Nie można postrzegać zupełnie innej kultury, dania z zupełnie innej kultury, tutaj ze sklepu marokańskiego wersja, zaraz będziemy jeść, i odnosić tego bezpośrednio do Polski, prawda? W sklepie marokańskim, na kleparzu na przykład, sprzedawany jest za złotówkę. Za złotówkę, czy
Powtarzam to, za złotówkę. Więc kolejny argument i kwestia, czy panie, czy tym da się najeść? Kwestia jest bezdyskusyjna, jeżeli porównamy to do tego, co tutaj na patelni wysmażył nam McDonald's. Bo kiedy ja zobaczyłem, jak to wygląda, jak wracałem, to jeszcze na ciepło, słuchajcie, musiałem tego spróbować na ciepło, no to pomyślałem, że no nie ma się nad czym znęcać, jeżeli chodzi o porównanie gramatury. Jest to po prostu kpina. Falafel składa się z ciecierzycy, która również jest w różnych wersjach smażona z bobem. W zależności, gdzie tańszy był bób, a gdzie ciecierzyca, tam większa ilość jest bobu albo więcej ciecierzycy. Tak więc różne dodatki mogą tutaj wchodzić. Oczywiście musi tutaj być przyprawa. Kolendra albo pietruszka też może być. W wersji marokańskiej, która jest sprzedawana dla Polaków na bazarku tak zwanym, na kleparzu, a także na hali Imbramowskiej, więc jeżeli gościcie już w Krakowie, to przyjedźcie zjeść coś ciekawego, rzeczywiście, a nie do McDonalda od razu lecieć, to tutaj dają pietruszkę, no bo już wiedzą, że raczej Polacy nie umią jeść kolendry, ale spokojnie, z Żarłok TV nauczymy ich wszystkiego jeść. No i tutaj jest wersja taka łagodniejsza pod Polaka, która po przekrojeniu w środku jest żółta, a ta jest zielona. Więc tutaj jest więcej zieleniny teoretycznie tych przypraw, ale ta aromatyczność, którą McDonald's zachwala w swoich reklamach, no na Instagramie się nawet wyświetlałem jakieś, słucham sobie muzyki na Rocket Playerze mi wychodzi aromatyczny falafel. To kiedy porównamy ten falafel z najtańszym, naprawdę, no to jest najtańszy dostępny falafel, jaki może być, no to już gorszego nie można kupić. To po prostu to ja nie wiem, co oni rozumieją pod słowem aromatyczny. Bo tutaj ten aromat jest... O! Tutaj! Jest aromat. A tutaj już jest aromat. Wystarczy to wyciągnąć, człowieku. Wystarczy wejść do sklepu marokańskiego i jest już aromat. Jest tyle aromatów, jak tam wejdziemy do tego sklepu, że nie wiadomo, które oliwki brać i wszystko jest kolorowe. To już jest takie właśnie meze, jak wchodzimy do marokańskiego tego sklepu, to po prostu wszystko cię atakuje. Wszystko chce być zjedzone. Więc, podsumowując, nie traktujmy tego jako zamiennik mięsa. Bo jeżeli będziecie gadać z Żydem, z Arabem, to się obrazicie. Znaczy, to oni się mogą obrazić. Już widziałem na YouTubie pod odcinkiem, macie bardzo ciekawe filmiki, wywiad z gościem, królem falafela na Food Insiderze i na Iterze. Bardzo dobre materiały, gdzie zobaczycie, jak oni to robią na żywo. My też jeszcze w Żeb TV kiedyś to na pewno pokażemy, bo falafel jest to no, potrawa narodowa, taka jak hummus prawie, że. Falafel pierwszy, jaki pamiętam w Krakowie, jaki się pojawił jakieś 15 lat temu, to był dokładnie teraz, w miejscu, gdzie teraz jest McDonald's. Czyli na przecięciu się ulicy Grodzkiej z Dominikańską. I tam sprzedawali kebab, ale był też tak drobnym maczkiem falafel. I obok było napisane, żeby ludzie nie dopytywali, bo nie znali 15 lat temu, w ogóle nie wiedzieli, co to jest. Było napisane mielony groch smażony. Mniej więcej coś było, że to z grochu jest zrobione. Nikt tego nie kupował. Ja tego raz spróbowałem. I to jeszcze było nie to. Żarłok TV. I teraz. McDonald's robi coś nowego, ponieważ do ciecierzycy dodaje bataty. Więc tutaj nie krytykuję, bo sam falafel zakłada możliwość bobu. W tej książce obejrzycie nawet, że jest samego bobu możliwy do zrobienia falafel. A z czego to jest? Przede wszystkim ciecierzyca nie jest gotowana, tylko surowa ciecierzyca najpierw jest moczona całą noc w wodzie. Ona musi być moczona tak długo, aż uzyska tą swoją charakterystyczną już grubość, taką al dente, nazwijmy to upraszczając. I potem to mielimy z zestawem tutaj wypisane przypraw, dodatków,
smażymy w głębokim oleju, smażymy tak, żeby to się zanurkowało. I z czym to jemy? Na różne sposoby, na przykład z kanapkami. I właśnie to, co też uzupełnia falafel, to jak my go podamy, to też jest osobna bajka i historia. Ponieważ ten falafel to jest jakby tylko część tej kanapki. Więc no, my tutaj bierzemy sauté falafela, oceniamy, ale to jest początek tej konstrukcji, którą kucharz powinien wam uzupełnić. Co tu jeszcze doda? A jeżeli doda jakieś przyprawy tureckie właśnie, marokańskie, to jest możliwość rozwinięcia tego przebogata. Więc nie przedłużając, kliknijcie dzwoneczek, żeby powiadomić was o kolejnych audycjach. Dajcie łapkę w górę. Bo człowiek, który jada takiego falafela, musi się poświęcić. A może nie? No właśnie, ja już zjadłem go na ciepło. I powiem wam, że to jest akceptowalne. Akceptowalne. Aczkolwiek jest mało aromatyczne, mało doprawione i przede wszystkim suche jak wiór. To jest suche na wiór. Widzicie, co tu się dzieje? To nie jest tak, że ściskam i wypływa ten tłuszcz. Nie. Ale nie wiem, co robi McDonald's, że to jest suche. Bo to nawet nie nasiąkło opakowanie. Ten papier jest suchy. Więc ja nie wiem, czy oni to w air fryerze, takie teraz jest nowe, że powietrze samo smaży i gotuje. Może oni to robią w air fryerze. Nie wiem, ale frajerze to jesteś ty, który kupujesz to za tę cenę. Na plus dla McDonalda jest to, że pokazuje Polakom, którzy myślą, że prawda, a to chrup serki, a to kolejny wegański zamiennik kotleta. No to ci, którzy tak myślą, no to raczej się rozczarują, bo to jest zupełnie inne danie, jak mówiliśmy na początku. I teraz porównując to do tego, to powiedziałbym, że jest tu więcej przypraw. Jeżeli ty nie lubisz przypraw, jeżeli ty zieleninę uważasz za coś, co cię gryzie, to najpierw naucz się jeść warzywa i przyprawy, człowieku. Bo jak pisze Samark Hanafer, to falafel najsmaczniejszy jest z dodatkiem dużej ilości świeżych ziół, mięty, natki pietruszki oraz warzyw świeżych i marynowanych. Możemy go podawać jako przystawkę z dodatkiem sosu lub zawijany w chleb jako kanapkę. Dlatego, żeby zrozumieć tę kuchnię, trzeba najpierw każdą z tych przypraw powąchać, dowiedzieć się, co to jest, posmakować, zrobić sobie na przykład cheese, kanapkę z serem, tak? Melted cheese. I dodawać pojedyncze przyprawy, żeby nauczyć się tych pojedynczych przypraw. I dopiero wtedy zastanawiać się, jak ta mieszanka przypraw tutaj zagra z tą ciecierzycą. Bo tutaj główne skrzypce gra ciecierzyca, która jest zmielona. Jak ona jest zmielona? Na grubo jest zmielona. A w McDonaldzie jest zmielona bardziej na mama łygę. To jest taka pasta do zębów, która zaschnęła. A tu jest właśnie no, żarcie. Żarcie takie na ząb. Argument ostatni to jest ten, że McDonald's pokazuje ludziom, jak jeść egzotyczne potrawy. I to był argument rzeczywiście, który do mnie kiedyś trafiał. Pojechałem do Ustki, odwiedziłem Dom Młodzieży i Kultury. Pozdrawiam serdecznie. Nakręciliśmy tam film. Pojechaliśmy do knajpy po kuchennych rewolucjach. Tam dziewczyny machały wszystkim. Obejrzyjcie ten film koniecznie, bo była pizza z rybą i tam też była Biedronka. I wiecie, co było w tamtej Biedronce? Tam już są takie falafele malutkie, które są na humusie sprzedawane. Ja powiem wam, że falafel z Biedronki czy z Lidla jest lepszy niż ten falafel z McDonald's. Dlatego, czy falafel z McDonald's spełnia tutaj jakąś misję chrystianizacyjną, to może nie, ale misję edukacyjną, no to może dla tych, którzy nie byli w Biedronce albo w Lidlu,
ale z tego, co ja widziałem w komentarzach pod różnymi filmami, to no, po prostu serce mi się kraja. Ja jak widzę, jakie pierdoły ludzie wypisują, że no nawet nie chcę cytować, bo to uwłacza po prostu tej kuli mocy. Jest taka scena w tym filmiku, którą musicie obejrzeć tutaj na Netflixie w programie. I jest właśnie facet, już nie pamiętam, co to było, który to jest odcinek, no będzie w linkach. Co to jest, pyta? Falafel? Daj spróbować. Nie, to nie jest falafel, to jest golden ball, mówi mu. I daje mu ten golden ball, właśnie próbkę małą z pitą i w środku jest marynowana cytryna i te dodatki. Słuchajcie, i to wszystko gra ze sobą. I to jest zachwycające. No niestety nie jadę mu u tego Araba, czy gdzie to tam było. Podejrzewam, że ta golden ball to rzeczywiście jest na złoty medal. No, ale właśnie, jeżeli ty byś powiedział, że taka jego złota kula, nad którą oni pracują, recepturę dopracowują, no to jeżeli ty byś powiedział, czy macie jakiś zamiennik mięsa, żeby zjeść, no to by się obraził. Facet mógłby się obrazić. Bo przy okazji ja bym powiedział, że to jest wege, tak? Więc jeżeli jesteś wegetarianinem czy weganinem, no to możesz sobie to jeść. Ale to jest danie, które jest osobne. Po prostu osobne. Więc kończę ten film takim apelem, żebyśmy szanowali falafel i hummus. Ale o hummusie to w innych odcinkach będzie. Bo co już o tym hummusie się naczytałem w internecie, to też mnie serce boli i żołądek burczy po prostu. Żarłok TV.